Ludzie w zwartym tłumie solidarnie wspierają się jeden od drugiego. To było charakterystyczne dla tłumu przed bramą. Stojący nie cisnęli się, nie odpychali, ale wspierali. To zainspirowało Jerzego Janiszewskiego do stworzenia znaku Solidarność. Do dziś ludzie wspominają wzajemny szacunek i podniosą atmosferę sierpniowych dni 1980 roku. Poczucie wolności, równości i wspólnoty. Witam wszystkich serdecznie. O tym dzisiaj mi przypadło w udziale mowa o części naszego programu, która dotyczy przedsiębiorstw, bo czym byłaby partia Strajk Przedsiębiorców, gdybyśmy w swoim programie nie wspomnieli o nas, o małych, średnich, mikroprzedsiębiorcach, takich jak moje, takich jak większość tak naprawdę w tym kraju. To my toczymy bój na co dzień z urzędami, z policją, z sanepidami, z urzędnikami, z urzędem skarbowym. Dlatego też znamy doskonale potrzeby przedsiębiorców. Mamy recepty na to, jak polepszyć nasze życie, naszą pracę tutaj w Polsce. Przecież politycy, no wiadomo, oni siedzą tam przy korycie, nie mają żadnej świadomości tego, jak wygląda życie tutaj zwykłego Polaka. Nie mają świadomości o tym, jak działają firmy. Tutaj chyba szczytem przykładu jest Jarosław Kaczyński, który nie ma rodziny, nie ma firmy, nigdy nie pracował, a próbuje kreować naszą rzeczywistość. Działami biointegrowanymi. To tylko wstęp do następnie edukacja w rolnictwie o używaniu niebezpiecznych dla zdrowia i życia środków chemicznych. I poza tak bardzo głośny temat, o którym alarmuje Maciej Biszkowski, to życie mogliśmy realizować wszystko na początku. To, że zamieniamy z plastik na powiedzmy jakieś naczynia jednorazowe, biodegradowalne, stało się praktycznie normą i będziemy to na pewno zawsze wspierać. Ja myślę, że przyczynimy się tak do mieliśmy tylko brutto dla pracowników, mieliśmy przedsiębiorczość, mieliśmy... Dzieje w naszym kraju, bo skończyła się pokora. A jak jesteś chory, nie pójdziesz już do doktora. Co zrobisz, taka wola tego jebanego rządu? Wprowadzają obostrzenia, udają, że są w porządku. Brakiem zdrowego rozsądku rządzą nami masoni. Słuchajcie raperów, skumacie o co chodzi. Musimy być wszyscy, aż naród się oswobodzi. Nie mam czasu na refren, to za 5 minut jest lekcja co do prawdziwości naszych ocen. Duża jest obiekta, bez przerwy od roku siedzimy na zdalnych. Sposoby ściągania zaliczyłbym do tych tajnych. Pewnie myślicie, że wszystko jest w najlepszym porządku, ale miska ryżu nie zapełni nam żołądków. Strajk
kręci protesty, pacyfikuje nam policja. Lecz miał można powiedzieć, że to pisowska milicja. Znowu szopka. Tragedia. Panowie też na imprezę? Nie no, na imprezę chcą wejść, no. Nie łamcie prawa. Puśćcie nam! Ale nie będzie wymuszania, żeby kurwa będziecie spisywać i będziecie wpuszczać! Ja się nie dam! Nie, tak nie człowiek! Na każdy krok! No i to zaraz robi? Radę mi zniknie! Wyjebamy to! Co? Co to jest? No wy to jak się odbieracie grzecznie? To jest kurwa grzecznie? Wy grzecznie jesteś! Dosyć już was mamy, patrzeć na was nie mogę, wy grzecznie! Albicie modu! Jak wy się zachowujecie? To nie są Polacy! Co tu wam powiem? Albicie modu! Nie kurwa, to ja nie będę modu! Nawet nie możecie wobcie tam skończyć! Nie, po prostu nie! Ja nie wejdę, to zobaczysz! Co, będziecie się bić na to, że będziecie gadować, to zapierdali spokojnie. Z gwiazdkami się oblepić do tego. No i mój mały! No jak tak nie mogę. Nie mogę zrobić tak! Tak, będziecie się proszę spotkać jak tam. Nie dam się, ja bym nie mogę się mieć mało. Chodźcie, chodźcie, bo znowu ich tutaj powaliło po prostu tych ludzi. Zapamiętajcie, są bandyci w mundurach znowu tutaj. Jakim prawem blokujecie wejście? Bandyci! 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 Domo! 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 Amerykańskie może policję weźmiemy? A to już proszę. Nie, dzwonią. Może w RSW będzie lepiej wtedy. Nie dzwonią do prokuratura dyżurnego. Proszę się rozstąpić. A? Na podstawie? Dobra. Prowokujecie, pan prowokuje. Nie mówi kto może wejść do środka. To jest spotkanie partyjne. Członek partii, nie tylko członek partii może wejść. Na spotkanie partyjne może wejść każdy. Nie tylko członek partii. Pan nie zna prawa. Wstyd, że policjant nie zna prawa. To dobrze, pan. Wiedzą, że nielegalne. Bo to są bandyci. Nie wiem, pan nawet nie chce się przyjrzeć. Ja nie mają imię, pieniądze. Nawet dowódca nie chce przyjrzeć na zewnątrz. Proszę, tutaj jest pan Zachowski. Jest dowódca, ten tamty zaczyna. Wilki morskie idą na salę konferencyjną do Lisiej Nory. Ostatnio to jest jakiś
Nie, 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 nie